Cześć, to Ernest! Epic Games wyruszył na wakacje do 17 lipca. Na ten czas przygotowali dla nas letnią eskapadę, czyli tegoroczny letni event, który potrwa do 15-18 lipca. Stopniowo na światło dzienne będą wychodzić zadania pod hasłami Zaspokojenie pragnienia, Czas na imprezę w lagunie i Zrób wejście, za które będzie w sumie 15 poziomów karnetu i kilka gratisów. Pierwszy zestaw da namalowanie Nana, drugi plecak rechotek. Ciekawostka, żabka rechotek reaguje na nasze likwidacje, zmieniając kamuflaż i wydając odgłosy. Trzeci zestaw daje smugi kwiatospad. Za wykonanie 14 z tych zadań do naszej szafki trafi plecak liścioloty. Za 18 dostaniemy lotnie bzyczek, a za ukończenie wszystkich ekran wczytywania i emotkę kokosowego toastu, która jest nawiązaniem do ikonicznej sceny z toastem Leonardo DiCaprio. Scenka ze zwiastuna eventu jest 1:1. To nie wszystko. 11 lipca wyjdzie zadanie, za które będzie artefaktyczny topór, a 12 lipca wyjdzie zadanie na bardzo ładne animowane malowanie Morze Gwiazd. Okej, złapmy trochę słońca na wyspie, a konkretniej w Luzackiej Lagunie. To nowy punkt orientacyjny w dżungli, przynoszący letni, imprezowy klimat do Fortnite'owej puszczy. Znajdziemy tu miałśniaka mrajskiego, którego będziemy mogli odblokować już w czwartek. By the way, jego skrypt nakazuje mu wejść do tego baseniku i zatańczyć, ale najpierw musi zniszczyć beczkę z siorbem postawioną przez twórców gry. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Gra sobie też tutaj chillowa muzyka, a na ścianach są ogromne murale Miałśniaka i Bananka. Warto znać to miejsce do zadań. Jak już jesteśmy na polu bitwy, to omówmy kilka zmian. Z okazji Dnia Niepodległości świętowanego w USA, wyrzutnie flary zostały zastąpione wyrzutniami fajerwerków. Działają tak samo, tylko bardziej efektownie. Dla ochłody powróciły lody. Znajdziemy je luzem w skrzynkach i zamrażalnikach. Zwykłe lody leczą 5 punktów zdrowia. Pikantne tak samo z dodatkiem przyspieszenia ruchu na 25 sekund. Mrożone lody dają efekt kostek lodu na 20 sekund. Żłopowy leczy nasze zdrowie do pełna z czasem. Otrzymanie obrażeń anuluje efekt leczenia. A specjalny przysmak śmietankowca natychmiastowo leczy nasze zdrowie i osłony do pełna. Dalej, wyłączono rozszerzenie rzeczywistości tropiciela, dające wyrzutnie flar i pistolet oznaczający. W zamian otrzymaliśmy powracające rozszerzenie łyżwiarza, dające lodowe przyspieszenie w trakcie ślizgu, oraz całkowicie nowe błoto termiczne. Jak sama nazwa wskazuje, daje termowizję w błocie. W plikach gry skrywały się jeszcze 3 inne perki, które powinny wejść do gry w ciągu 2 następnych tygodni. By the way, to połączenie tych perków z błotem będzie potężne. Dalej w temacie nadchodzących nowości mamy fontanny klepu o 2 klasach rzadkości. Niebieskie fontany będą wypadać luzem z pojemników i tak dalej. Ochlapani gracze dostają 15 punktów leczenia zdrowia lub osłony i 30 sekund nieskończonej staminy. Egzotyczne zgrzewki będą wypadać z lam, holoskrzynek i potencjalnie będzie ktoś je sprzedawał. Egzotyk leczy aż 30 punktów HP lub kewa, a nieskończoną staminę daje na 1 minutę. Mamy też oczywiście nowe skiny. Po ostatniej aktualizacji skiny pluszowych rekinów otrzymały nowe style i powinny wrócić do sklepu 7 lipca. Ruby tak samo ma nowy pastelowy styl do jej całego zestawu. Powinna wejść 11 lipca ramię w ramię z nowym skinem Opal w tym samym pastelowym motywie. Odkrywca Chaosu to letnie wydanie klasycznego skina z rozdziału 2, który zawita do sklepu prawdopodobnie 15 lipca. To jest mega fajny skin. W plikach gry są jeszcze inne ukryte skiny i emotki, które poznamy jak tylko twórcy gry je odszyfrują. Wiemy, że jednym ze skinów jest postać wikinga ze współpracy z grą Elder Scrolls Online. Twórcy gry zapomnieli zaszyfrować zdjęcie tego skina. Mam dla was ofertę wymiany. Dawka Luni za łapkę w górę na ry. Okej, uwaga, 3, 4, ry! O, Luni. Dalej, wraz ze startem letniej eskapady, do szafek członków ekipy trafił pluszowy bananek z 2 stylami, zwykłym i tropikalnym. Aby go odebrać, trzeba być członkiem ekipy i wejść do Fortnite przed końcem tego eventu. Co ciekawe, ten bananek oraz to malowanie i ta emotka są częścią zestawu do skina, który jest zaszyfrowany. Jest nim prawdopodobnie małpka. Autorstwa do niego. Bananek został wzięty prosto z jego konceptu, a do tego wstawi on filmiki na Twitter, jakby małpka miała niedługo wejść do sklepu. Ciekawostka, skin z ekipaki na lipiec również jest z konceptu do niego. Dalej, dla niewtajemniczonych, nadchodzące wyzwania migawki wyślą nas do wojownika Teriyaki, który ma dla nas zadanie bojowe. Z wycieków dowiedzieliśmy się, że będzie kilka etapów akcji ratunkowej koralowych ludków. Na początek trzeba będzie zdobyć rzadki koral z sekretnej wyspy, a następnie zbadać
wykorzystać go na nowym sprzęcie badawczym, który pojawił się na farmie. Nasze odkrycia poprowadzą nas tropem zaginionych koralowych ludków do dwójki spryciarzy nad północnym brzegiem. Tam będziemy musieli zawalczyć o ich los i zgarnąć je ze sobą z powrotem do bojowej ryby. Co bardzo fajne, uratowane ludki będą sobie chillowały i śpiewały przy forcie bojowej rybki, o w tym miejscu przy workach z piaskiem. Do tego będzie jeszcze jedno sekretne wyzwanie, polegające na, cytuję, podziwianiu pluszaka koralowego ludka, który, by the way, ostatnio tutaj się pojawił. To w skrócie zadanie migawki od rybki. Już o nich wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale chciałem dodać nowe szczegóły odkryte po aktualizacji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wyjdą. I to na razie tyle z letniego eventu. Po społeczności Fortnite z echem roznosi się opinia, że ten event jest taki sobie. Ale pamiętajcie, że twórcy gry przygotowują dla nas coś wielkiego na jesień i zimę tego roku. Skupiają się na ogromnych projektach, jak, cytując twórców gry, nigdy przedtem. Fakt, że twórcy gry są na urlopie do 17 lipca oznacza, że najbliższa duża aktualizacja będzie prawdopodobnie 25 lipca. Bumerangi kinetyczne zostały niedawno wyłączone z powodu błędu. Wrócę pewnie po tym update'cie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.